Gmina Miłomłyn tworzy strategię rozwoju na lata 2021-2027 połączoną z planem uzdrowiska. To jest taki dokument, który otwiera nam perspektywy rozwoju miasteczka w przyszłości. No także strategia rozwoju jest konsultowana ze wszystkimi tutaj, co mieszkają, mieszkańcami, stowarzyszeniami, pracodawcami. Wcześniej mieszkańcy mogli wypełniać specjalne elektroniczne ankiety, w których opisywali mocne i słabe strony gminy. Oczekujemy, że ten plan rozwoju będzie zrównoważony, ale też jest zdywersyfikowany, tak? Że nie skupimy się na jednej jakiejś tam konkretnej gałęzi tego rozwoju, tylko że będzie to szeroko pojęta koncepcja. Jest jeszcze kilka obszarów, które wymagają szczególnej uwagi. Jednym z nich jest rozwój kanalizacji w Miłomłynie, sieci wodociągowej również, bo jest wiele obszarów, gdzie jeszcze nie ma wody. Opinie mieszkańców i pomysły władz są konsultowane na takich warsztatowych spotkaniach z udziałem specjalistów. Chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie, że mamy wpływ na to, jak nasza gmina się rozwija. Czy poprzez angażowanie się w różne inicjatywy, czy poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, czy też poprzez taką aktywizację, która pozwoli nam utworzyć na przykład przedsiębiorstwo społeczne. Strategia rozwoju w formie dokumentu powinna powstać do końca września. Kolejny etap to opiniowanie między innymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Następnym krokiem będzie odpowiednia uchwała Rady Miejskiej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv